Plan był taki, by na boisku się pokazali zawodnicy, którzy mieli, przebywają na boisku przez 30 minut. To dało mi też do sprawdzenia, na ile, na jakich zawodników mogę liczyć w tych trudnych sytuacjach i o to chodziło. Popełniali błędy, tak jak i pierwszy zespół, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że zespół przyjezdny był, miał siły jeszcze na te pierwsze 30 minut i stawiał jakieś tam problemy. Głównie chodziło o to, żeby sprawdzić zawodników, pewne zagrania taktyczne i żeby sobie krzywdy nie zrobić niepotrzebnie w tym spotkaniu. Trzeba coś zaznaczyć, że zespół gości ze Strzelna już troszeczkę opadli z sił i nie byli w stanie dalej kontynuować tak na takich obrotach zawodów. Zespół podstawowy miał grać to, co powinien grać i drugi zespół i z tego się wywiązał. Sprawdziliśmy też pewnie niektóre zagrania taktyczne i głównie o to chodziło. Nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów. Najważniejsze spotkanie rozegrają się w połowie marca i w następnej kolejce, gdzie my gramy z SMS-em i z Wychrowem, a z kolei wicelider jedzie do Gryfina i u siebie gra z Koszalinem, także to będą takie ważne spotkania dla nas, jak i dla Żukowa, decydujące o która z tych zespołów będzie mogła już być się pewnie czuć się awansu, ewentualnie baraże. Zespół jest na tyle mocny, że no w dzisiejszym spotkaniu było widać, że to raczej chyba pan traktował to jako taki trening przed tymi meczami decydującymi o wszystkim. Tak, no grając z zespołem ostatnio w tabeli podeszliśmy do tego bardziej tak treningowo. Cel był najważniejszy, nie zrobić sobie, nabawić się jakieś niepotrzebne kontuzje, rozegranie kilka zagrań taktycznych i głównie o to chodziło. Pan dobrej myśli, że wszystko zakończy się po myśli MKS Grudziądz? Nie, nie. Ja jestem daleki od tego, żeby już na hura, jeszcze tyle spotkań jest, także wszystko jest przed nami. Ale wyraźna jest różnica nawet w jakości tej gry. No tutaj tak, pewnie, że z tym zespołem ostatnio była różnica między nami a zespołem ze Strzelna, ale jestem daleki od optymizmu, jeśli chodzi o zakończenie rozgrywek. Co odnośnie całości takiego tutaj, tego szlaku, no bo jednak zeszliście bardzo wysoko, można się już pochwalić, nawet już w tej chwili, chociaż jeszcze wszystko przed Wami. Czuje Pan tą satysfakcję z tych kilku ostatnich lat, bo to nie było tak, że od razu był nagły jakby powiedzieć, wypływ emocji z Waszej strony. Ten latami też czasem pod prąd, nie zawsze byliście doceniani. Zgadza się. Ja już 5-6 lat temu mówiłem, że ta młodzież nasza grudziądzka, ona kiedyś przy normalnej pracy prawidłowej wystrzeli i to teraz pokazało się już od 2 lat. Ten zespół jest stosunkowo silny, jeśli chodzi tutaj o zespoły drugoligowe w Polsce i myślę, że to teraz taki jest punkt kulminacyjny, żeby awansować do pierwszej ligi. Nie tyle przewodniczyć zespołowi tak wysokiej ligi, ale wprowadzić, to jest sztuka. Zgadza się, że to jest jakiś sukces, nie tylko dla mnie, ale dla klubu. I dla Grudziądzan. Dla Grudziądzan, oczywiście, dla kibiców, że będę mogli obejrzeć na takim wysokim poziomie piłkę ręczną, ale też jestem daleki od tego hura optymizmu. Poczekajmy te 3-4 kolejki, no 3 kolejki i będzie wszystko wiadomo. Czekamy na ten ostateczny finał. Dziękuję. Będziemy się wtedy wspólnie razem cieszyć. A jeszcze w Grudziądzu teraz spotkanie? Pod koniec marca gramy z Tytaniem Wejherowo.